verrai nella gente rovina, allora partano un pochettino di me. Ho chiamato la rovina, le notte rosse la dà, le gmunta, io anne, sono anche drugi tutti, perché io sono ulubiony le gmunta. Śnił się on jej, że przyszedł skrwawiony, położył rękę na jej poduszce, ślad tej ręki pozostał jakby wypełniony na poszewce, którą babcia ze czcią przechowywała, bo to wnuczka o tej babci Joasi swoje pisze. Z pamiętników Janiny Romanowskiej, no też związanej rodzinie, znaczy z domu Pakowieckiej, a z dalszego domu Morbójców. Na końcu chciałem przeczytać właśnie kilka jeszcze takich już powiedzmy sobie, no jakby opinii, prawda, mojego wuja Ławeckiego, który też napisał jakieś pamiętniki, swoje wspomnienia. I na przykład tutaj wybrałem takie dwa momenty. Ojciec Władysław Pardeski, dziedzic na Czerniawce na Ukrainie. Tam rozrzegał wieś, wici polskie w postaci 31 roku. Trwał wiele dobrego czyniąc szczodrze ofiarnie, a całego siebie oddał w 63, ginąc w Pertu w Kijowie jako przywódca w zbrojnym działaniu. Brat Zygmunt, chowany celowo na rycera polskiego w Wojskowej Akademii w Petersburgu, oczywiście nie brat, tylko prawda syn, i w wojsku rosyjskim w 61 roku emigrował do Paryża. W 62 w Warszawie całkowicie oddał swą umiejętność bojową krajowi jako członek Komitetu Cywilnego Narodu, jako na miasta Warszawy, a potem naczelnik partii bojowej w Płocku już bez nadziei aż do stracenia w Płocku. W wielkości mówię o dwóch marszale Piłsudskim. A liczne opinie historyczne mimo krytyki taktyki nie mogą obalić prawdy o poświęceniu siebie temu, co oni obaj Pawlewscy kochali i o pieczęci krwi na ich testamencie dla potomnych. Dalej o bracie Romanie. Roman, który również rozpoczął służbę w Korpusie Kadetów Petersburgu, po śmierci ojca został stamtąd odebrany, a po konfiskacie Czerniawki, bo przecież Rosjanie tam większość majątku skonfiskowali. Po konfiskacie Czerniawki pojechał wraz z matką do najstarszej siostry Romana Ludwiki, za mężem za Oktawianem Podchorskim, właścicielem Mikołajówki na Ukrainę. Stamtąd dzięki serdecznej opiece i pomocy szwagra wyjechał na średnie studia malarskie do Monachium, również zdobywając wiedzę architekta, nawiązał stosunki z Gierymskimi i innymi, stanął u progu wielkiej sztuki. W Żytomierzu poznał swą przyszłą żonę Oktawią Górską. Małżeństwo zawarte z miłości zamieszkało w Warszawie, gdzie pan Roman podjął pracę w biurze budowy kolei Iwan Grodzki i z tego pozostał mu na całe życie żeton złotym uprawniający do jeżdżenia bezpłatnie kolejami rosyjskimi.